Witam serdecznie swoich czytelników, mojej poezji szczególnie, którą tworzę i publikuję, która jest publikowana już 20, prawie 7 lat. Oczywiście cały czas Państwa zapraszam do korzystania z tej twórczości, choć również napisałem do tej pory 400 kilkadziesiąt artykułów prasowych, głównie zamieszczanych w Głosie Katolickim, tygodniku diecezji łomżyńskiej. Można także spotkać moje wiersze prezentowane na antenach rozgłośni radiowych, także na kanałach telewizyjnych. Chciałbym Państwa dzisiaj zapoznać jakby z miejscem, głównym miejscem powstawania moich wierszy. To jest mój dom, pokoik malutki, który żartobliwie nazwałem stajnią Pegaza, ponieważ tutaj rodzą się często pomysły na wiersz, na utwory, które zapisuję, utrwalam i przeznaczam dla Państwa, abyście korzystali. W tej witrynce są różne antologie, almanachy poetyckie, w których są moje wiersze. Oczywiście, jeśli chodzi o prasę, o czasopisma ogólnopolskie, regionalne, lokalne, o różnym charakterze, także literackim oczywiście, to nie sposób by tego tutaj było pokazać, przedstawić, ponieważ jest to prawie 800 tytułów niepowtarzających się czasopis, w których prezentowany był dotychczas moje wiersze. Natomiast różne antologie, almanachy tutaj jakoś się mniej więcej zmieściły, ale chciałbym pokazać Państwu samodzielne zbiory wierszy, w których były publikowane moje poezje. I tutaj tak biorę po kolei pozycję, która jest przypadkiem wzięta z półki. Poetyckie dzwony, wiersze, które są wyborem poezji z lat 92-2015. I ta książka jest praktycznie wszędzie w Polsce dostępna, w większych bibliotekach, w większych miastach. I ona jest z dotychczasowych wydań, to ma największy nakład. Czwarta strona okładki tak wygląda, zdjęcie autora. Poetyckie dzwony, czyli dzwony, które autor pragnie, aby także jakby biły w sercach, zabiły w sercach czytelników, żeby ich wzruszyły, żeby im pomogły żyć, żeby pomogły im kształtować się w duchu chrześcijańskiej miłości, piękna i dobra. W swoim czasie Ośrodek Kultury w Ostrołęce wydał Opadanie Czasu, Modlitwy i Przypowieści. Tak wygląda ta książka. Tu pokazuję kamerzyście. Jedna z moich książek, Nadzieja i Czas, ilustrowana przez artystkę, malarkę Katarzynę Korczakowską-Nosek. Która jest autorką projektu okładek ilustracji w moich książkach. To akurat wziąłem nie poezję, to później pokażę.
To jest debiutancki zbiorek wierszy Ikar. Taki troszkę wymowny tytuł. A redaktorem był Stefan Żagiel, poeta i dziennikarz z Ciechanowa. On to jako pierwszy zredagował ten pierwszy zbiorek i czynił starania, aby on się ukazał. Drukowany był w Ciechanowie. Także pierwsze spotkanie autorskie Stefan Żagiel mi zorganizował w Makowie Mazowieckim, w Domu Kultury w swoim czasie. Dotykanie nieba, zdaje się, kolejny zbiorek. Nie są to objętościowo pokaźne pozycje, ponieważ no, wydawanie książek po prostu kosztuje i nie zawsze są na to środki odpowiednie. To jest takie wydanie troszkę miniaturowe. W Jastrzębiu Zdroju się ukazało. Oficyna Tatat. Kielich jesieni. Dotyk twojej miłości piła. Nie wiem, czy już nadzieja i czas. Zbiór wierszy. Ta książka Czas pełen ciebie jest taką pozycją zawierającą wiersze dedykowane żonie, poświęcone żonie. Zawiera zdjęcia, a także jej autorstwa. Dosyć taka okazała wydawniczą pozycję. Brzegi wieczności, które tak jakby zaczynają się już tutaj na ziemi. Taki tytuł. No i ostatnio wydana pozycja Aforyzmy i wiersze. W podtytule z lat 92-2018. Dość gruba pozycja z aneksem zdjęć w wersji czarno-białej. Wydana w tym roku, w lipcu. Dzisiaj mamy 27 grudnia 2018 roku. Zawierająca także archiwalne różne zdjęcia. Tutaj na przykład jak grałem w piłkę w szkole podstawowej, byłem wtedy i projektował okładkę artysta-malarz Zenon Kowalczyk. Autorką zdjęć jest moja żona Janina Żaneta Mikulska, która również poza poezją również uprawia fotografię artystyczną. Tak jak wspomniałem wcześniej, tych pozycji jest więcej. Możecie Państwo korzystać z mojej twórczości na stronie domowej, internetowej, która ma adres, napiszę: www.wjmikulski.pl. I tutaj Państwo możecie korzystać z mojej twórczości. Od czasu do czasu publikuję tam kolejne utwory. To jest adres mojej strony domowej, główna strona internetowa.
Na tej stronie internetowej jest również adres mojego profilu na YouTube. Tam jest, są linki z poezją śpiewaną, z poezją, której autorem tekstów jestem właśnie ja, a głównym wykonawcą jest Dariusz Krzysztof Bunkowski, autor muzyki, również tym, który podkład muzyczny stwarzał i grał na instrumentach. Również w swoim czasie śpiewała grupa wokalno-instrumentalna z Ostrołęki V, a także komponował muzykę Henryk Gadomski, profesjonalny muzyk i kompozytor, który prowadzi kilka chórów i który szczególnie jeden utwór Jak Ci Dziękować prezentuje z chórem żeńskim Cantilena z drugiego liceum ogólnokształcącego w Ostrołęce, także w czasie liturgii mszy świętej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to, że zechcieliście obejrzeć, wysłuchać mojej prezentacji. Mam nadzieję, że te spotkania, kontakt z moją poezją będą dla Państwa wartościowe, że będziecie korzystać chętnie z tego wszystkiego, co Państwu chcę ze swojego serca ofiarować, co czynię no, już od wielu, wielu lat. Oczywiście, jeśli chodzi o sam biogram literacki, twórczy, to możecie znaleźć na mojej stronie domowej czy w innych źródłach ogólnie dostępnych. Bardzo dziękuję także pomysłodawcy tego krótkiego filmu, Mateuszowi Cezaremu Nurczykowi, który również jest tutaj autorem tego filmu jako kamerzysta i ten, który od strony technicznej ten film stworzy. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.